Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Daj się poznać. Dzisiaj nasz program odbędzie się pod znakiem kultury i muzyki ludowej, a moim gościem jest pan Roman Wojciechowski, muzyk, skrzypek ludowy, wielokrotnie nagradzany. Witam pana serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Zaczynamy program zawsze od takiego pytania, które czasem sprawia naszym gościom mały kłopot, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo ciekawi odpowiedzi. Kim pan jest? Według pana? No jestem muzykiem ludowym, artystą ludowym, można też tak powiedzieć. I kiedy ta pana przygoda z muzyką ludową, ze sztuką ludową się zaczęła? Ja gram od dziecka, można powiedzieć, a tak na dobre zaczęła się ta przygoda muzyczna, jak był, to był festiwal na Borkach. To był europejski festiwal i podeszła do mnie. Ja występowałem tam z kilkoma zespołami, z dwoma albo z trzema, już dokładnie nie pamiętam. To był rok 2003. Doszła pani Ewa Sławińska-Dalik. Ona z Warszawy, etnomuzykolog. Pracuje w Łódzkim Domu Kultury i podeszła do mnie i pytała się, zadałem pytanie, czy mogłaby mnie nagrać. Ja mówię, no wyrażam zgodę, pod warunkiem, że mówię, no tu jest bardzo głośno, raczej nie damy rady. No ale mówi, spróbujmy. Jednak miałem rację, że za głośno było. To mówi tak, czy bym wyraził zgodę, żeby przyjechała pani do mnie do domu. Więc wyraziłem zgodę, przyjechała do mnie do domu, nagrała mnie. To był 2003 rok. A w 2004 już wytypowany zostałem przez Łódzki Dom Kultury do Kazimierza Dolnego nad Wisłę. Czyli wtedy zaczęło się tak naprawdę pana pasmo sukcesu. Tak, tak. Ale ta muzyka była obecna już wiele lat wcześniej, prawda? Tak, ja od dziecka grywałem. I wszyscy mówią, ach, tam ciężko ci będzie wygrać, co, bo tam same asy jeżdżą i tak dalej. No, specjalnie się nie przygotowywałem, powiem szczerze, no bo jak tak mówią, że same asy jeżdżą, no to nie wiem, czy co wygram. Ale dobrze, spróbowałem. No jako na pierwszy raz zostałem laureatem drugiej nagrody jako instrumentalista skrzypek. Uważam, że bardzo dobrze. I co to była za nagroda? I to była druga nagroda jako solista instrumentalista. To jest festiwal kapel i śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Ale jak widać, to nie jedyna nagroda, jaką pan zdobył. Czy może nam pan opowiedzieć o tych nagrodach? Właśnie, to jest nie jedyna i myślę, że jeszcze nie koniec. Jest to później taki okres, taka karencja, że jak jesteście laureatem, nie wolno było jechać przez 4 lata do Kazimierza. Do Sieradza startowałem, do Bedlna, bo to jest w Sieradzu od Kujawiaka do Oberka, Polski Centralnej. No i minęło 4 lata. W 2008 roku pojechałem też jako skrzypek, instrumentalista, solista. Przeskoczyłem pierwszą nagrodę, bo główną nagrodą jest Baszta. I w 2008 roku zdobyłem Basztę. No jest to wielki sukces. I znów nie wolno jechać 4 lata. Doszła pani i mówi tak, no proszę pana, drugiej Baszty to już pan nie dostanie. Musi pan zmienić kategorię. Może być kapela z bębenkiem tym jednostronnym czy coś. Już jest uznawane za taką tradycyjną kapelę. No i w 2012 roku pojechali żeśmy, kolega Bogdan Lipski ze mną pojechał. On tam przygrywa w Opocznie w Tramblance. No i zdobyli żeśmy pierwszą nagrodę jako kapela. I później po tym roku 2012 zmniejszyli z 4 lat na
3 lata, że mogłem jechać w 15. No i w tym 2015 jechały 4 kapele z województwa łódzkiego. No ale nie było instrumentalisty, solisty. No tu trzeba sam liczyć na siebie. Nie ma pomocy, jak jest harmonia trzyrzędowa, bębenek, już jest inaczej. No i czy ja bym się zgodził? Zgodziłem się. Ja byłem ze swojego występu bardzo zadowolony. Pamiętam, że w sobotę występowałem. Bardzo byłem zadowolony. Mówię, no na to pierwsze miejsce zasłużyłem. No i co? Czekamy do niedzieli, bo w sobotę występowałem. No i msza. No i całym korowodem idziemy pod scenę. Wszyscy poubierani w te stroje ludowe. No i wyczytują. Główną nagrodę basztę w kategorii skrzypków instrumentalistów zdobył pan Roman Wojciechowski. No, przyznam szczerze, że łezka mi się w oczach zakręciła. Spojrzałem do góry, żeby Bozi podziękować, no bo bez tego ani rusz, bo jest za co podziękować. No i mam tą drugą basztę. To przyznam szczerze, że tak, jako instrumentaliści, co grają na skrzypcach, po jednej baszcie mają, ale dwóch nie ma żadnych w Polsce. Jest pan taki jedyny. Jak na razie jedyny. Ale wydaje mi się, że bardzo ważne wyróżnienie przyszło do pana w 2012 roku, a dyplom mamy tam, prawda? Tak właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że w 2012 roku otrzymałem Oskara Kolberga, to jest najwyższa w dziedzinie kultury ludowej. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbierałem. Jakie to było przeżycie dla pana? No to było wielkie przeżycie, bo to jest no po prostu czułem się doceniony, że przez tyle lat musiałem na to ciężko pracować, żeby do tego dojść. Bo w Sieradzu 6 razy co najmniej występowałem. I za każdym razem pierwsze miejsce jako skrzypek i z kapelą, bo tam dopuszczali tak nawet, że może skrzypek zagrać sam, z kapelą, z bębenkiem jednostronnym, brzękadłami i z harmonią trzyrzędową polską. Także schodziło się po takim festiwalu 3 pierwsze nagrody. No to było duże wyróżnienie. Widzimy pana ze skrzypcami, ale to nie jest jedyny instrument, na jakim pan gra, zgadza się? No nie jest. Można powiedzieć, że jest pan multiinstrumentalistą. No, można tak powiedzieć. Na jakich innych instrumentach pan gra? Jak orkiestra była tutaj, Wistomoska. Tam ładnych kilka lat grałem na klarnecie, grałem na saksofonie, na którym jeszcze do dziś grywam. A który instrument jest panu najbliższy, mimo wszystko skrzypce? Wszystkie kocham. Mhm. Ale również pan śpiewa, zgadza się? Śpiewam. I za to też pan był nagrodzony. Byłem nagrodzony w zeszłym roku, w 2016 roku. I co pan woli? Śpiewać czy grać? I to, i to. O proszę, czy w takim razie mógłby pan dać nam taką małą próbkę swojego śpiewu? No możemy spróbować. Bardzo proszę. Od kamienia furmuny jedzie obrabiane drzewo wiezie, obrabiane w 4 kanty zagrojtanu muzykanty, obrabiane w 4 kanty zagrojtanu muzykanty. Tam w kamieniu dyscy kropi, tam bez portek chodzą chłopy, a kobity bez kosuli to się prędzy chłop przytuli. A kobity bez kosuli, to się prędzy chłop przytuli. Na kobyle woził dyle, a na koniu woził słupy. Kto nie wierzy swojej babie, niech nie wyłazi z chałupy. Kto nie wierzy swojej babie, niech nie wyłazi z chałupy. Bodejrzecie, bodej i mnie, nie stój, żeś tak blisko przy mnie. Bo jak stoisz blisko przy mnie, chce się tobie, chce się i mnie. Bo jak stoisz blisko przy mnie, chce się tobie, chce się i mnie.
Bardzo dziękujemy. No, no to musi być gwarą tak zaśpiewane, bo folklor tego wymaga. Oczywiście. Pan jest bardzo przywiązany do folkloru, do kultury ludowej. Tak, zgadza się. Dlaczego? No nie wiem, ja to trzeba już mieć we krwi, jak to się mówi, wystane z mlekiem mamy, bo no, ludową muzykę trzeba czuć, trzeba ją umieć grać. A co jest w muzyce ludowej, co mogłoby zainteresować innych ludzi? No, jak to można, nie wiem jak to określić, ale to trzeba już od małego to lubić. Od małego trzeba to lubić, bo ja widzę z tych grających, byłem nawet teraz na tym, na takim przeglądzie w Odrzywole. I chłopaszek stoi koło dziadka, dziadek na dużym bębnie gra, a ten chłopaszek na tym z brzękadłami na tym jednostronnym. Pytam się, ile on ma lat. W maju skończył 6. Czyli jednak młodzi ludzie nadal interesują się. Interesują się, mało się, mniej w miastach. Mniej w miastach się interesują ludową muzyką. Na wsi jednak inaczej. A pan od dziecka tę muzykę ludową? Bardzo, bardzo kocham. Ja jak usłyszałem i do dziś jak słyszę, jak kapela zagra, to gęsia skórka wychodzi na mnie, ale to musi kapela zagrać, bo komuś się wydaje, że jak namiesza tych ozdobników na kładzie, to uważa, że najlepiej. To nie jest tak. Zamiast tych 15 czasami trzeba 3-5 włożyć, gdzie trzeba, żeby dać smaku tej melodii, niestety. U pana w rodzinie muzyka była zawsze obecna. Tak, tata grał bardzo ładnie na organkach z basami, bo to trudna sprawa jest, ale bardzo ładnie grał. Brat grał w kółku mandolinistów na mandolinie. No i wujek grał na perkusji z zespołem. To miało wpływ na pana drogę muzyczną? Myślę, że częściowo miał. Miał pan przyjemność grać również, między innymi, z panem Michałem Urbaniakiem. Czy to było dla pana duże przeżycie? Bardzo duże. Bardzo duże. I to był jarmark lubelski. A jak się tam żeśmy znaleźli, bo z kapelą żeśmy byli. Pytałem jego żony, jak to się stało, że my żeśmy byli zaproszeni. Więc jak występowałem w 2013 roku i w 2016 na Międzynarodowych Mikołajkach Folkowych w Lublinie. I zadali pytanie panu Michałowi Urbaniakowi, czy by miał akurat wolny czas od 13 do 15 sierpnia tego roku na tym jarmarku, żeby wystąpić. Tam występowała między innymi Kaja, Włodek Pawlik, jeszcze tam, no mam tu nawet zapisane w tej książeczce, w tej broszurce. Jak się panu grało? I grało się tak, że chcieli pomieszać taką kapelę, muzykę ludową z panem Michałem Brumaniakiem, bo to jest jazzman wysokiej klasy. No i dali mu kilka tych płyt do przesłuchania. Jak mu dali tych kilka płyt, jak przesłuchał, trafił na nas i mówi, tu chłopaki grają. Jak się panu grało? I grało się, powiem, bardzo dobrze. On nam przysłał płytę i nuty. Poćwiczyli żeśmy parę razy. No i później żeśmy pojechali 12 do Lublina. Tam żeśmy mieli z panem Michałem Urbaniakiem próbę. No a w niedzielę 13 wystąpili żeśmy na koncercie. Podobało się publiczności bardzo. I później zaprosił nas na 12 września. Akurat fajnie było, bo miałem urodziny. Na scenie byłem, to był pod tytułem ten występ Urbanator Days na ulicy Łąkowej 29 przy hotelu Hilton. Wytwórnia jest taka. I tam żeśmy wystąpili.
I proszę mi powiedzieć, bo miał Pan okazję występować solo i z zespołami, z kapelami. Co jest trudniejsze dla Pana? Występ solowy czy występ z zespołem? Powiem tak, no całą odpowiedzialność się bierze i tu, i tu, ale no lżej jest zagrać z kapelą, bo gdyby się cokolwiek tam potknął, no różnie jak to się mówi jest w życiu, to no można to gdzieś przytuszować, ale jeżeli już sam się występuje, a tam w Kazimierzu jest 11 osób w komisji, no wysokiej klasy fachowcy, także tam jest, no jak tam widziałem w komisji, chyba z 5 profesorów, doktorów habilitowanych, także no czuję. Odczuwa Pan stres, jak Pan wchodzi? No, na pewno nie ma takiego, żeby nie, takie jest moje zdanie, że nie ma takiego, żeby w ogóle nie odczuwał stresu. Czy większy, czy mniejszy, ale on jak już gdzieś tam jest. A jak wyglądają Pana relacje z publicznością? Czy publiczność Panu pomaga? Myślę, że tak. Myślę, że pomaga. Dlaczego? Widać, czy im się podobało, czy są tym zainteresowani, czy nie są. Mhm. A zazwyczaj są, czy nie są? Chcą. Tak? Zazwyczaj chcą. Teraz 17 tego miesiąca, listopada, występowali, żeśmy, to był turniej skrzypków w Szydłowcu. No i tam żeśmy występowali z panem Zbigniewem Pilchem. No to jest wysokiej klasy, bo nie tylko w Polsce, ale poza granicami w Europie gra. I przywiózł też sobie panią klawesynistkę, panią Martę Niedźwiecką. Grała na klawesynie i na regale. No i ja występowałem też jako solo. Zaśpiewałem też i grałem. Oni wspólnie grali, no i ze mną jeszcze był też, wspomagali mnie później ten Radosław Biniek na Harmonii Polskiej Trzyrzędowej i na bębnie ze Stalką Bogdan Lipski. Jak się to wszystko udało? Udało się bardzo. Owacje na stojąco, bo w gazecie nawet tu opisali w topie Opoczyńskim. Myślę, że i coś TID napisze, ale to w następnym tygodniu ma prawdopodobnie się ukazać. No i występowali żeśmy w Bedlnie na 25-lecie. Wygrali żeśmy, tam było około 20 kapel, bo tam nie ma solistów, instrumentalistów, tylko kapel. No to pierwszą nagrodę żeśmy zdobyli. No i w 16 też pierwszą nagrodę. Także jest to. Wielokrotnie nagradzany, tak. Z czego bardzo się cieszymy, bo przecież reprezentuje Pan nasz region. Tak, tak można powiedzieć, że tak. A czy sam Pan próbuje czasem tworzyć jakieś melodie? To czasami samo tak przychodzi. Czasami samo tak przychodzi, bo tych melodii znam bardzo dużo i one z tych, no gdzieś się tam usłyszy, ale jak ty, no one są nie do końca tak, jakby zapisane były w nutach, że ktoś tam podpisał się pod tym, że to tak ma być i tak dalej. Ale wie pani, różne tereny są i różnie tam to grywają, śpiewają. A czy pan, tak słucham, proszę dokończyć. No i z tego bierze się te motywy takie z jednego regionu, z drugiego. Nieraz tam coś padnie takiego, że się pokombinuje, stworzy się jakąś konkretną melodię. Ale na konkursach nie gra pan takich swoich utworów? No nie. A jakie? I to jest jak najstarsze, zawsze mówią. Jak najstarsze i nie wolno się powtórzyć, co było w zeszłym razem. 4 lata temu czy 3 lata temu nie wolno się powtórzyć. Musi być ciągle coś innego, ale jak najstarszego, bo to z tych korzeni. Występowałem 19 kwietnia w tym roku
w Alejach Krakowskich 66 w Warszawie, na najpiękniejszych mazurkach świata. Później żeśmy byli 29 maja w Parku Brudnowskim w Warszawie. To były korzenie Europy. 21 czerwca byli żeśmy na zjeździe największych handlowców z Polski, też te Aleje Krakowskie 66, Warszawa. W Radomiu był taki festiwal, w Radomiu żeśmy byli. Także, no jest trochę. Czyli całkiem spory kawałek Polski dzięki tej muzyce pan zjeździł. No, byłem i za granicą, w tym, w Malatynie koło Dolnego Kubina na Słowacji. Później żeśmy przyjechali na polską stronę do Bukowiny Tatrzańskiej, bo to z zespołami z Lubochni byłem. No i z teatrem lubocheńskim występowałem i nie tylko z teatrem, bo tam i takie wesele odstawiali. To żeśmy byli najpierw, Ożarów trzeba zaliczyć, jak się człowiek zakwalifikuje, to wtedy typują do Tarnogrodu. To 3 albo 4 razy byłem w tym Tarnogrodzie. Występowali żeśmy tu na tych teatraliach tomaszowskich, w tym. W Teatrze w Łodzi Piccolo, sam grałem na skrzypcach, bo to chrzciny pokazywali, to były starodawne, to nie było mowy o innym instrumencie, tylko skrzypce same. Oczywiście. A czy pan tak na co dzień słucha muzyki? Słucham. Jakiej? Muzyki rozrywkowej takiej. Podoba mi się klasyczna muzyka, słucham, ale no za dużo czasu temu nie poświęcam, lubię tą ludowiznę, jednak siedzi we mnie ta ludowizna, ale lubię taką rozrywkową. No teraz większość to jest za tym muzyką disco polo, ale to jest, dla mnie nie jest to. A dlaczego? No bo tam przeważnie tak jedną siłą głosu się zacznie i tą samą się skończy, tylko mocne uderzenie. I widzi się, jak młodzież tańczy, to przykro jest na to patrzeć. Bo przychodzą z zabawy do domu, ale mnie ręce bolą. No z zabawy przychodzi, ręce cię bolą z dyskoteki, bo tam się nie tańczy, jak się powinno tańczyć, tylko już nie będę pokazywał. Wymachuje się rączkami we wszystkie strony i to jest właśnie taniec. A ja lubię muzykę, jak ktoś zagra pięknego walca, piękne tanga. O, to jest to, tam trzeba dynamiki, tam trzeba techniki, żeby, a to jest takie. Czy potrafi mi pan odpowiedzieć na pytanie, co takiego jest w muzyce, że stała się pana pasją na całe życie? No nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale no, od dziecka interesowała mnie ta muzyka i zostało to do dnia dzisiejszego i myślę, że dopóki będę na tym świecie, to... No właśnie, nie ma pan zamiaru odłożyć skrzypiec? Na razie nie, bo czuję się taki doceniony i potrzebny się jeszcze czuję, bo powiem szczerze, że nawet jak było kiedyś ta karencja tych 4 lat, to już zmniejszyli o rok, bo ci fachowcy się wykruszają, no tak trzeba powiedzieć, jak jest. A czy jeszcze nie skrócą, to też nie wiadomo, bo teraz już dużo jest tych przeróbek folkowej takiej muzyki, już mało się czuje tego oryginału, tylko takie kombinacje i może to kiedyś komisje będą bardziej to oceniały. Ale ja myślę, że dopóki Bozia pozwoli, to chcę grać tą muzykę taką tradycyjną, starodawną, co jeszcze pamiętało się, jak dziadek coś zaśpiewał, tata zaśpiewał, o, to jeszcze to się pamięta. Festiwale to jest takie miejsce, w których, to raczej takie wydarzenie, podczas których ta muzyka ludowa jest kultywowana, prawda? Tak. Jak pan myśli, jaki jest odbiór dzisiaj na taki folklor, na kulturę ludową wśród społeczeństwa? Powiem tak, że większe zainteresowanie jest
No na wsiach. Jeszcze jak jest dobry wójt, co też lubi to, no to, to dużo jest. Jest kół gospodyń wiejskich, jest zespołów bardzo dużo. Powiem tak, grałem ładnych parę lat w gminie, bo ja tu grałem i w tym, w zespole sami swoi, ładnych kilka lat w tym, w Twardej. No, współpracowałem i z Lubochnią, z tym gminą Ujazd, tam Łucy Babki, Skrzynkowianki, no i w gminie Sławno pod Opocznym. To powiem, że tam najwięcej, bo pan wójt Tadeusz Wojciechowski, też nazwisko, takie jak ja, zbieżność nazwisk, nie rodzina, no to, to jest taki jak ojciec tych zespołów, można powiedzieć, bo tam jest bardzo, on wiem, ma ponad 20 chyba, że 22 nawet te koła gospodyń wiejskich, no i tam jest dużo młodzieży. Tam jest dużo młodzieży i tych zespołów jest, no nie będę już wymieniał wszystkich, ale jest bardzo dużo. Tam odbywają się pieśni maryjne, różne takie przeglądy, także tam widać małe zupełnie dzieci. Czasami są trzy pokolenia. Czyli młodzi ludzie jeszcze też się tym interesują? Tak, tak. A jeżeli chodzi o miasta, no to jak nasz Tomaszów, to jest słabo, powiem szczerze, ale jak się pojedzie do Sieradzu, raczej nie widać młodzieży, tak mniej, ale do Kazimierza jak się pojedzie, to tam widać z całej Polski, w innych właśnie tych województwach bardziej, nawet z gór tych groli młodych, bo przyjeżdża pięknie, łezka wokół się kręci, jak ta młodzież właśnie pięknie grają, i interesują się tym. No ale czasy mamy takie jak czasy internet, smartfony, iPhony, tablety i bardziej się tym interesują, ale tak jak no, przed chwilą powiedziałem, bardziej się tym folklorem interesuje młodzież gdzieś na wsi. Gdzie teraz będziemy mogli pana usłyszeć? No w tym roku to pewnie już nie, bo już się te festiwale pokończyły, można powiedzieć. A w przyszłym roku, jak Bozia da doczekać, to jest ostatnią niedzielę maja, jest od Kujawiaka do Oborka w Sieradzu. Zaraz za tydzień, w pierwszą niedzielę czerwca, jest Bedno. No i później Kazimierz. Czyli? Dolny. Ale i właśnie kolej przychodzi, bo występowałem w 2015, co zdobyłem tą drugą basztę jako solista skrzypek. I w 16 wolno mi było, bo zmieniłem kategorię i wystąpiłem a cappella jako śpiewak ludowy. I teraz właśnie w 18, jak ze skrzypcami, to w 18 możemy jechać. No szykuję się z kapelą. W takim razie będziemy trzymać kciuki za pana. No, dziękuję. Czego możemy panu życzyć na koniec programu? No nie wiem, chyba połamania smyczka. I tego panu życzymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za przybycie. Naszym gościem był pan Roman Wojciechowski. Dziękuję bardzo.
tam muzykanty złopoczyńska równo, groj tam muzykanty złopoczyńska równo, a wy się ludzie paczta, jak mnie kaszkiet frwo, a wy się ludzie paczta, jak mnie kaszkiet frwo. Kołkołym się w jedny łu na mnie nie chciała, kołkołym się w jedny łu na mnie nie chciała, ale jum los łukorą bez chłopało stała, ale jum los łukorą bez chłopało stała. Nie będę się żenił na co mi niewiasty, nie będę się żenił na co mi niewiasty, a i będę sobie chodził jak byce graniasty, a i będę sobie chodził jak byce graniasty. Siedziałbym se w krzokach na wodę patrzołym, siedziałbym se w krzokach na wodę patrzołym, a i panny się kąpały, jo wszystko widziałem, a i panny się kąpały, jo wszystko widziałem.